Szanowni, chciałem dzisiaj zastanowić się razem z wami nad problemem, który żeśmy napotkali. A problem polegał na tym, że owszem, wprowadziliśmy energię kinetyczną mv kwadrat na 2, analizując, co się dzieje z ciałem, na które działa stała siła. No ale przecież nie wszystkie siły w przyrodzie są stałe. No i za chwilę napotkamy przykład ważnej siły, która wcale nie jest stała. No i będzie pytanie, co z tym zrobić. Bo tu mamy właśnie przykład takiej sytuacji. Ważnym modelem, jak się dopiero okaże, układów fizycznych jest sprężyna. Sprężyna, a właściwie fachowo fizycy mówią na to oscylator harmoniczny. No ale mówmy na razie sprężyna. Sprężyna zwinięty taką charakterystyczną spiralę, kawałek drutu stalowego wygląda w ten sposób. Ma jakąś swoją długość spoczynkową. No i okazuje się, że sprężyny mają tę własność, że przynajmniej dopóki nie chcemy je wychylić zbyt mocno, wychylamy je w rozsądnych granicach, to siła, którą trzeba pociągnąć za sprężynę, żeby ją wychylić, z położenia równowagi o odległość równą x, jest proporcjonalna do tej odległości. To kolejny przykład relacji proporcjonalności w fizyce. F równa się k razy x, gdzie k jest współczynnikiem sprężystości. Oczywiście im większe k, tym twardsza sprężyna, byśmy powiedzieli, to znaczy tym większą siłę trzeba do niej przyłożyć, żeby ją rozciągnąć o tę samą długość k. No i chcę też powiedzieć, że sprężyny, tak jak je rozumiemy, te oscylatory harmoniczne działają w obie strony, to znaczy mają swoją długość spoczynkową i można je rozciągnąć albo można je ścisnąć. I kiedy ściskamy je, to jest ta sama sytuacja. Jeśli chcemy je ścisnąć o jakąś odległość, o długość x, zmienić ich długość o x, skrócić je o x, to trzeba zadziałać siłą także proporcjonalną do x. Długość tej siły, wartość tej siły jest taka sama, tylko kierunek oczywiście jest przeciwny, dlatego że tutaj ściskamy sprężynę, a tutaj ją rozciągamy. No i będzie nas interesowało pytanie, jaką energię posiada taka ściśnięta albo rozciągnięta sprężyna. No i oczywiście możemy wykorzystać w tym celu naszą ulubioną metodę, powiedzieć, że ściskamy tą sprężynę albo rozciągamy, działając siłą zewnętrzną. No i teraz ta zewnętrzna siła wykonuje pracę. Na przykład ciągnie za sprężynę, tak? Wykonuje jakąś dodatnią pracę, bo ciągnie ją w tą stronę i przesunięcie jest też końca sprężyny w tą samą stronę. No i o tyle, ile wynosiła ta praca, o tyle wzrosła energia sprężyny. Tylko że jak policzyć tą pracę, skoro tutaj siła nie jest stała, zależy od wychylenia. No i zabawne jest to, że już umiemy za Newtonem obliczać takie udzielić odpowiedzi na to pytanie, podobnie jak udzielaliśmy odpowiedzi na pytanie, jaka jest droga w przypadku ruchu, jeśli szybkość nie jest stała, tylko zależy jakoś od czasu. No, przypomnijcie sobie, że taką pracę tej siły na jakimś danym przesunięciu można rozważać kawałkami. Mamy sobie przesunięcie, dzielimy to przesunięcie na bardzo dużo krótkich przesunięć delta S. No i zakładamy, że ta siła tak dość słabo w sumie zależy, tak miękko zależy od przesunięcia, że na każdym z takich fragmentów przesunięcia można uważać, że jest stała. No, gdyby zależała jakoś bardziej gwałtownie, no to byśmy wprowadzili więcej tych przesunięć, zmniejszając ich długość, tak? No, w końcu zawsze dojdziemy do tego, że ta średnia siła na danej fragmencie przesunięcia jest niezłym przybliżeniem siły rzeczywistej. No i teraz praca takich
na tych kolejnych przesunięciach, to jest pole powierzchni, to są pola powierzchni tych prostokątów, tak? No bo to jest delta S, to jest F, F razy delta S to jest wysokość tego prostokąta odpowiada tej sile, tak jak tu jest to narysowane, średniej, no to F razy delta S to jest dokładnie pole powierzchni każdego z tych prostokątów. No i jeżeli teraz złożymy to razem na wykresie, no to okaże się, podobnie jak poprzednio, że praca, czyli suma tych pól powierzchni prostokątów, to jest pole powierzchni pod wykresem krzywej, przedstawiającej zależność siły od przesunięcia. No i teraz możemy wrócić do naszej sprężyny i powiedzieć tak, no w przypadku sprężyny siła jest proporcjonalna do przesunięcia, więc mamy taki liniowy wykres, taki sam jak w przypadku zależności prędkości czy szybkości od czasu w ruchu jednostajnie przyspieszonym, ale to są zupełnie inne wielkości, żeby was to nie myliło. No i powiedzieliśmy sobie, że praca tej siły to jest pole powierzchni pod wykresem, no ale mamy tutaj trójkąt prostokątny. Powiedzmy, że rozciągnęliśmy tę sprężynę do jakiejś długości maksymalnej A, o jakąś długość maksymalną A. Pamiętacie, że sprężyna ma długość początkową, więc to chodzi o różnicę pomiędzy jej długością po rozciągnięciu, a długością początkową. No i praca jest polem powierzchni tego trójkąta. No, trójkąt ma podstawę A i wysokość K razy A, bo to jest ta maksymalna siła, którą trzeba przyłożyć do tej sprężyny, żeby rozciągnąć ją dokładnie na taką długość. No, jedna, druga bierze się ze wzoru na pole powierzchni trójkąta. A razy K razy A, przemienność mnożenia. No i okazuje się, że energia sprężyny, zgodnie z tym rozumowaniem, że jest ona równa pracy wykonanej przez zmianę energii sprężyny. Ta energia mogła mieć jakąś sprężynę tu w stanie, przepraszam, ta sprężyna mogła mieć jakąś energię tutaj w stanie swobodnym, ale po rozciągnięciu uzyskała dodatkową energię równą wykonanej przez nas pracy, równa się 1 druga K razy A do kwadratu. No i to jest bardzo ważny wzór. Bardzo ważny wzór, ale o tym dlaczego to opowiem w następnym filmie.